Studio Dziki Zachód. Dzień dobry. Dobry kaganiec dla sędziów. Widzę Wojciecha Cejrowskiego nie tylko oczami duszy, ale widzę też na okładce tygodnika do rzeczy. Palec wskazujący, wzrok przy oko jedno zamknięte, drugie, drugim patrzy po prostu prosto na, na kogoś, kto na niego patrzy. Jerba mate. Sygnet na palcu lewej dłoni, obrączka na palcu prawej dłoni, kolorowa koszula, to ty. Tak to ja jestem, a o czym mrużyłem trochę gdyż słońce było. Mniej więcej na takiej wysokości jak teraz w Arizonie, czyli oślepia jak się siądzie przy ścianie. Ale to I nie... wtedy też jest ciepło, bo na pustyni może być zimno. Natomiast przy ścianie, jak się dobrze ustawisz, wiatr nie wieje, a ściana się nagrzewa szybciej od powietrza dookoła, bo powietrze się przesuwa, a ściana stoi i chłonie te promienie słoneczne. To jest takie miejsce, gdzie sobie można wygospodarować temperaturę plus 20, nawet jak na preli jest dopiero plus 5 w Celsjuszach, podają. Taką samą temperaturę można wygospodarować, siadając przy kaloryferze. W domu w Warszawie też jest 20. Stopni Celsjusza, jak zapalisz żarówkę, też musisz zmrużyć oczy, bo żarówka ci prosto w nie świeci. A już są dozwolone w Unii te żarówki, które w zeszłym tygodniu Trump uwolnił do sprzedaży, czyli żarówki żarowe produkujące słońce. W domu, bo tam działa w tej żarówce taki sam ogień, jak w słońcu, mniej więcej, te już, same już, kelwiny, już są, temperatury światła, a nie energooszczędne LEDy. Już są dozwolone w Wielkiej Brytanii, to od, od piątku, od godziny 11 czasu brytyjskiego. Wielkie święta to było też w Ameryce we wszystkich newsach, nawet w tych, które są globalistyczne, czyli TVN, CNN i inne fejki, nawet tam używali sformułowania, że Wielka Brytania odzyskała niepodległość. I były takie konstatacje, że Unia Europejska miała być to wyimki z przemówienia. Z przemówień faraża, innych zwolenników wyjścia z Unii Europejskiej, powtarzane od lat, i z przemówienia Borysa Johnsona były takie stwierdzenia, że to miało być inaczej, że miała być współpraca gospodarcza i mielibyśmy wtedy równowagę po obu stronach oceanu, ogromna gospodarka amerykańska i ogromna europejska, gdyby to była europejska wspólnota gospodarcza, a nie pomysł polityczny, gdzie ma być wspólna armia, wspólna flaga i wspólna konstytucja i Wspólny rząd, czyli brak niepodległości pojedynczych elementów. Tu w Ameryce oni to rozumieją, bo Stany są niepodległe, pojedyncze Stany. Teksas jest niepodległym państwem, Kalifornia jest niepodległym państwem, rządzą się po swojemu, natomiast Unię stworzyły, Unię Stanów Zjednoczonych stworzyły po to, żeby właśnie była to wspólnota gospodarcza i żeby się ewentualnie przed wrogami typu Rosja bronić też wspólnie, żeby było łatwiej i sprawniej. No więc mówiło się o odzyskaniu niepodległości przez Wielką Brytanię, o święcie niepodległości, o tym, że fajerwerki takie jak na 4 lipca w Ameryce ogólnie pozytywnie odebrano ten ruch i współpraca między Wielką Brytanią a Ameryką wreszcie będzie mogła ruszyć, bo była w kajdanach, na nogach i rękach związanych z tym, co Bruksela nakładała na wszystkich równo i jak Bruksela Politycy nie wybierani, tylko mianowani nie lubią Trumpa, to współpraca gospodarcza z Ameryką jest trudniejsza, nawet w sytuacji, gdy Wielka Brytania chciałaby sobie współpracować. To będąc w Unii, miała utrudnienia. No to nie tak miało być, wszyscy mówili. Nie tak miało być, że jest trudniej, tylko że jest łatwiej, lepiej że nam się lepiej handluje. Jak nie ma na przykład granic celnych wewnątrz Europy, podobnie jak nie ma granic celnych między Teksasem a Luizjaną. Radości na Times Square było sporo, ale fajerwerki były słabe, tak donosi. Tak. Natalia Thomson świadek tego wszystkiego, co na tym Times Square się działo, prowadząca studio Londyn tuż przed naszym studiem. Dziki Zachód, którego bohaterem jest Wojciech Cejrowski. Jak Państwo doskonale wiedzą, bo Państwo głos Wojciecha Cejrowskiego znają, mimo tego, że Wojciech Cejrowski śpiewać nie potrafi. To prawda śpiewać niekiedy chcę bądź muszę, jest kilka hymnów takich w kościele, które bardzo lubię do Ducha Świętego. Takie rzadziej śpiewane pieśni oraz stare różne pieśni lubię. No ale staram się wtedy nie za głośno, żeby nie psuć yy, harmonii reszty dookoła. Dobry... No tego talentu Pan Bóg mi nie dał, co mam głos rozklapciałej żaby, charakterystyczny do radia dobry, jak się okazało, pomimo, że kiedy zaczynałem w radiu, to uchodził za bardzo nieradiowy, ale potem się to wszystko zmieniło i Radio Z zaczęło zatrudniać jako pierwsze osoby sepleniące, które R nie potrafią wymówić, a potem już niestety posypało się w dół, bo zatrudnia się teraz byle kogo, kto nie zna gramatyki języka polskiego, i to już mnie złości, jak w Polskim Radiu Państwowym, które miało jubileusz niedawno, pracują osoby, które nie znają poprawnie mowy polskiej. Ponieważ tak. wynika z tego, że talent do śpiewania mam podobny do talentu Wojciecha Cejrowskiego, to może moglibyśmy razem coś zaśpiewać i wtedy wszystkim, wszystkim byłoby wesoło, że jest dwóch takich facetów, co nie potrafią śpiewać i śpiewają w radio i tak jak kiedyś powiedziałeś o pewnym radiu, które przełamało, to może my coś przełamiemy i od tego momentu ci, co nie potrafią śpiewać, będą śpiewać w radiach, a ci, co potrafią śpiewać, będą słuchać tego, co śpiewają. Taki Piękny nowy świat byśmy wymyślili. Hmm. Nie, nie, nowy świat to są koncepty lewackie, żeby nowy świat stwarzać. Najczęściej one są lewackie, jest bardzo niewiele wyjątków w historii. Jeśli chodzi o śpiewanie, to ja bym zrobił coś zupełnie innego, przywrócił lekcje muzyki w szkołach, w Ameryce one są obowiązkowe i tam trzeba dwa instrumenty opanować na poziomie naszej podstawowej szkoły muzycznej, coś trzeba umieć. Z tej branży. Ja jeszcze brałem lekcje muzyki w podstawówce za komuny w latach 70., ale potem to jakoś zniknęło i już jest nic ale, nie rozważać. Ale hymn narodowy został. Byśmy stworzyli ruch taki LGBT i NS i niepotrafiących śpiewać. Byśmy dodali i wtedy byś miał, jakbym powiedział, cały świat stanąłby przed tobą otworem, bo byś był NS, a jakbyś był NS, to byś miał przywilej jakiś na pewno z tego płynący. Nie wiem, byłbyś sam. Miejsce w samolocie albo coś podobnego. Gdybyśmy teraz byli w studiu razem, w tym samym pomieszczeniu, a nie przez ocean po kablach, to bym sprawdził, czego się Krzysztof Skowroński napalił bądź napił. Czy w jego wajperze jest wsadzona marycha zielona, że on mnie proponuje, żebym ja się przyłączył do L i do całej reszty. I NS. Nie chcę przywilejów. Żadnego. Nie, wczoraj właśnie wczoraj słuchałem bardzo mądrego profesora Murzyna w dodatku. To mnie zainteresowało, że Murzyn jest libertarianinem i jest prawicowy. Nam się zawsze wydaje, że oni chodzą na pasku demokratów w Ameryce i że nie obcują z koncepcjami wolności, i w związku z tym nawet nie mają szansy ich przyjąć, bo zawsze im się mówi, że są grupą niewolników, potem jest opresja jakaś, potem nie pozwala im się wsiadać do autobusów, że są prześladowani, potem Martin Luther King i tak dalej. To są ich bohaterowie. Rzeczywiście tak było, że mieli różne utrudnienia w przeszłości, ale zostali w tym punkcie i nie myślą o tym, że mogliby o wolności osobistej myśleć. Cały czas są w tej opresji, z której się trzeba wyzwalać. Cały czas jestem gorszy i muszę się najpierw wyzwolić, a potem będę myślał o innych rzeczach. Więc jak spotykam na ekranie telewizora Murzyna, który jest libertarianinem, jest panem w wieku podeszłym, jest profesorem uniwersytetu i on mi mówi o wolności, to słucham. I on właśnie napomknął w czasie dłuższej godzinnej rozmowy w, w telewizji. O tych przywilejach, o których wspomniałeś. Przywileje zawsze prowadzą do tego, że ktoś inny ma gorzej naszym kosztem. Wspomniał o tym. I przywileje też się biorą z takiego hasła, że równość musi być. On zaznaczył, że równość obywateli powinna być wyłącznie wobec prawa. I nawet nie obywateli, tylko gości na naszym terenie, którzy nie są obywatelami, przyjechali na wycieczkę albo popracować na miesiąc, albo cokolwiek innego robią. Powinna być równość w ramach danego systemu państwowego równość wobec prawa. I żadnych innych równości być nie powinno, gdyż nierówności budują. Człowiek chce awansować, po drabinie, chce być bogatszy, a nie chce mieć tyle samo, niezależnie od tego, jak się stara. No i to. To dla mnie było ważne w tej rozmowie. Wspomniał też Friedmana, który taką po angielsku to dobrze brzmi taką powiedział dykterejkę krótką że jeżeli jakiś system, jakaś władza, jakaś partia polityczna, ktokolwiek najpierw się zajmuje równością, a potem dopiero wolnością osobistą obywateli czyli musimy wam zapewnić równość a jak już zapewnimy równość to wtedy zobaczymy ile wolności możemy wam zapewnić to to jest system w którym nie ma ani jednego ani drugiego nie będzie ani równości ani wolności natomiast jeżeli najpierw zapewnia się wolność to potem ma się też więcej równości w różnych innych Dziedzinach. To na dłuższą filozoficzną rozmowę, nasi słuchacze jadący samochodem to w ogóle nie, nie rozkminią tego co się mówi, to by trzeba powtarzać wielokrotnie, żeby ludzie zrozumieli yy, o co chodzi z wolnością. Jak masz wolność, to masz yy, odpowiedzialność też i tego już ludzie nie lubią. Taką Odpowiadać za swoje porażki na przykład, bo sukcesy to każdy chętnie weźmie na klatę, i każdy jest ojcem sukcesu swojego, nawet jak mu ktoś pomagał, to on to wszystko sam wymyślił. Natomiast porażek ludzie nie lubią brać na siebie, a odpowiedzialność, wolność i to są dwie rzeczy połączone niechybnie ze sobą na zawsze. Pięknie, pięknie powiedziałeś. To naprawdę człowiekowi aż łza się w woku kręci, że ktoś siedzący samotnie w Arizonie może tak pięknie słowa skierować do słuchaczy. To teraz nie dość, że się dwóch... napalił, to jeszcze zatarł palcem w oko sobie, za mu się wydzieliła. E, konst, Konstytucja, bo, bo, ponieważ by, były takie programy, kiedy zastanawialiśmy się nad e, konstytucją, tak. to taką krótką konstytucję NS-ów bym Ci zaproponował, że nie chcemy przywilejów, punkt pierwszy, a punkt drugi, chcemy śpiewać. No, ale to tylko po pijaku. Ja nie wiem skąd wiesz, że przygotowałem pijackie piosenki dzisiaj zainspirowany trochę Brexitem, bo zaraz się uruchomili Szkoci, którzy mówią, że oni w takim razie zostaną w Unii, wyzwolą się najpierw na niepodległość, proszę bardzo, wolność najpierw, a potem będą zagospodarowywać tę swoją wolność w taki sposób, że zrobią co chcą, czyli zostaną w Unii. I premier szkocki po Brexicie tam e, drapał się w głowę, że e, będzie szkockiej łyski trudniej po Świecie krążyć, że się przestanie opłacać jej sprzedaż. To znaczy, że źle smakuje, jeżeli się przestanie opłacać sprzedaż. Bo przy flaszce whisky, jak ona stoi w sklepie, to mo moim zdaniem klient nie patrzy. Na cenę, tylko patrzy na to, co lubi. I niektórzy tańszej amerykańskiej nie kupią, bo to Bourbon z Kentucky to na pewno jest okropne. Natomiast szkocką kupią nawet, jak jest 2 euro droższe, więc bredził. Po prostu chyba nigdy nie kupował butelki w sklepie, tylko zawsze miał poustawiane w gabinecie za darmo, skoro takie głupoty opadane, no, Ale taka była narracja, że rynek szkockiej whisky ucierpi na Brexicie, przestanie się opłacać i zmiany w podatkach mogą spowodować problemy, bo przecież. Przecież w USA też produkują whisky. No to kompletna bzdura tygodnia, to co powiedział. Natomiast zainspirował mnie, zrobię audycję całą o, o piciu, o whisky. A dzisiaj przyniosłem kilka piosenek na temat takich właśnie pijackich. Skąd wiedziałeś? Nie, ja nie kilka butelek, tylko kilka piosenek. To słuchamy pierwszej. No i co ona będzie a propos tych butelek, które przekazałem Krzysztofowi Skowrońskiemu? Jeden z naszych słuchaczy przysłał mi pieniądze. Mówi, niech pan wypije z Krzysztofem Skowrońskim piwo. Piwo przekazałem. Na razie jeszcze nie wypiłem, ale Krzysztof wypije po swojej stronie y y Atlantyku. Piwo, piwo czeka. Ale to się zepsuje. Wypij człowieku, ja kupię tu inne. Możemy wypić nawet się łącząc na jakimś Skype'ie. Ja nie, i... wiem, nie wiem, czy możemy takie rzeczy robić. A, na Skype'ie, nie w radiu, bo pijemy kabel. Na... Ty pijesz yerba mate, ja piję kawę. Ja yerbę piję, tu mamy o, zaraz siorbnę. O, o jak Muszę dolać, bo już właśnie no. wysiorbane. E, natomiast e, piosenka a propos tego kłopotu, który mamy, że nie wiadomo jak to wypić przez ocean. E, już Hank Williams wymyślił śpiewanie o tym Fax me a beer. No, i na cholerę mnie te wszystkie urządzenia i telewizor, piwo potrzebuję. Niech mi ktoś mógł przefaksować piwo, bo nie chce mi się iść do sklepu. To było w czasach jeszcze przed Amazonem.